Ciekawostki do Dragonfly Dojo. Koncept uwolnienia smoków na tym poziomie jest nawiązaniem do Spyro 1. Ninja na tym poziomie po trafieniu ich wydają dźwięki podobne do nosorożców w poziomie Molten Crater ze Spyro 3. Tło w tym poziomie jest takie samo jak w poziomie Lofty Castle ze Spyro 1. Niektóre imiona mieszkańców są wzorowane na znanych aktorach sztuk walki, na przykład Bruce Lee czy Jackie Chan. Obiecuję wam, że już tej animacji nie zobaczycie. It looks like the Riptops have frozen all the Dragon Masters. You're going to have to use your flame breath to melt the ice and find out what happened here. Nie zobaczycie animacji z tego względu, że no nie chcę, żebyście ciągle patrzyli na jedno i to samo, no nie? Więc po prostu jeżeli ta animacja się po raz kolejny powtórzy, no to już jej widzieć nie będziecie. Swoją drogą, to jest mój ulubiony poziom, który teraz robimy. Tak, zaczynamy od mojego ulubionego poziomu, poziom numer 1. Za co lubię ten poziom? Cenię sobie go chociażby za grafikę i za soundtrack, który jest naprawdę bardzo przyzwoity. Zresztą posłuchajcie sobie sami, a ja za ten czas się wyciszę. Tak jest. Swoją drogą wciśniemy sobie select. Zobaczymy, jak ten poziom się dokładnie nazywa. To jest Dragonfly Dojo. Mamy tutaj 700 klejnotów i... ile? 20 ważek do zebrania? Jezus Maria. Mocno oni polecieli. Czekajcie, to ja muszę aż przeliczyć, żeby potwierdzić, czy to wszystko dzieje się wokół Dragonfly... wokół Dragon Realms. Więc tak, mamy... to jest 10 czy 20? Według tego 80 tutaj mamy maksymalnie. Nie, czekajcie, to jest 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80... Nie! Kurwa, ile tu jest? Ja nawet nie... ja nie potrafię... czy to jest dwójka? To jest dwójka! Masakra w ogóle! Swoją drogą wejdę jeszcze w opcję. I myślę, że... a, nie możemy dać więcej. Myślałem, że możemy podkręcić troszeczkę muzykę, a ściszyć efekty dźwiękowe. No ale jak widać, możemy mieć maksymalnie 5x5, tak więc no nie będę już tutaj bawił się niepotrzebnie. I po raz kolejny wraca mechanika ze Spyro 1, czyli dosłownie zaatakujesz przeciwnika i będziesz miał klejnot. Bo jak pamiętacie, w Spyro 2 mieliśmy smocze dusze z kolei. I uważam, że to była trochę lepsza mechanika niż robić downgrade po raz drugi zresztą, bo Spyro 3 już po raz pierwszy zrobił downgrade i cofnął się do tych klejnotów z przeciwników. Swoją drogą, ten poziom strasznie mi przypomina Idol Springs? Nie, to nie było. Kolosus. Chyba Kolosus to był ten poziom. Ten, wiecie, gdzie był ten Yeti cały, który został zgnieciony przez ogromny posąg i tam była minigierka z graniem w hokeja. Strasznie mi to przypomina ten poziom. Tak więc no, jakoś taki czuję vibe Spyro 2 teraz w tym momencie. Ale dobra. Bierzemy. Chodź tutaj. Dawaj! Ja tu mam bańki, widzicie? Hey, it's Steffi! Steffi uratowany! Albo ona, chociaż ja bym powiedział, że to jest on, ale... no nie wiem. Tak mi się wydaje, że to jest on. W ogóle, kurde, to słońce tam w tle ładnie świeci.
Te góry tutaj, wodospady, Jezu, jakie to piękne wszystko jest. A to żaba jest, lol, trochę jak ważka wyglądało. Przez chwilę tylko. A teraz poeksplorujmy sobie, zobaczymy co tutaj ma miejsce. Mamy tutaj wodospadzik, oczywiście, że tak. Ładnie się w ogóle woda tutaj odbija swoją drogą. Zobaczmy, czy tu nie mamy poukrywanych klejnotów, bo twórcy wiem, że lubią takie rzeczy robić, ale z tego co widzę, nie zrobili czegoś takiego, więc chwała im za to. Bo trochę by mnie tym zdenerwowali, jakby gdzieś się okazało, że klejnocik się tam między wodą a zakąską, jak to się mówi, schował. Ale chciałbym ogólnie dowiedzieć się, jakie są wasze wspomnienia ze Spyro Enter the Dragonfly, bo myślę, że wy, a raczej jakaś część z was może grała w tę grę i chciałbym poznać waszą opinię na ten temat. Bo ja pod koniec streamowania tej gierki w 2018 to pierdolca dostałem i ciekaw jestem, czy pierdolca też dostanę w tej serii. Ah, Spyro. Thank goodness you had the sense to free me from that icy cage. Who would have thought the Riptox would dare invade the sacred Dragonfly Dojo? Spyro, do what you can to return the dojo to its peaceful state by freeing all of the Dragon Masters. Remember, Spyro, the way of the dragon is to be a dragon. No i elegancko. Pojawił się smok, który nam tutaj drzwi otworzył. Super, fajnie. Tak więc no trochę rzeczy mamy tutaj do robienia, jeżeli chodzi o tę gierkę. No, trochę jest tutaj do zrobienia jednak. No ale jakoś dam radę, musimy, no nie mamy innego wyjścia. Myślę, że tą serię będę na pewno prowadził wraz z Sonikiem Frontier, chociaż też zastanawiam się, czy czasem nie skończę tej gry do Sonika Frontier, bo tak początek mniej więcej gry wygląda trochę tak jakby był długi, ale potem to już gra z górki leci. Tak tylko mogę powiedzieć od siebie. Nie wiem, Sparks, o co ci chodzi z tymi Fahrenheitami, ale uspokój się. Dobra, w każdym razie, bo pewnie niektórzy z was są ciekawi, jak przeciwnicy w tej gierce się nazywają, bo jak pamiętacie, Spyro, uniwersum Spyro jest na tyle ciekawe, że każdy przeciwnik miał jakieś takie swoje imię po antagoniście. W Spyro 1 atakowaliśmy Gnorków, w dwójce Riptoki, a od Spyro 3 w Spyro Enter the Dragonfly oczywiście jest to samo, czyli to są Rajnoki. Jeżeli jesteście zdziwieni w tym momencie, to nie musicie, ponieważ wow, zniszczyłem wszystkim tak naprawdę dzieciństwo, zniszczyłem no system po prostu, nie? Niektórzy pewnie by myśleli sobie, że o, tu jakaś nowa nazwa, ale nie. Twórcy stwierdzili, że pójdą za Universal i dosłownie nazwą przeciwników Rajnokami. Tak jak to było w Spyro 3. Och, well. Dobra, mamy to, chociaż, dobra, myślałem przez chwilę, że Zoe się do nas odezwie, ale się nie odezwała, więc tyle, tyle w temacie, możemy tutaj na dole sobie pozwiedzać dalej. W ogóle jestem ciekaw, co to jest za podłoga, bo bardzo mnie ona intryguje, nie wiem jak was.
Was ist das? Ale głupawka mnie bierze. Ale z drugiej strony widzicie, ochotę mam na nagrywanie dalej let's play, bo ostatnio miałem różne takie swoje zloty i upadki. Byłem trochę przemęczony tym wszystkim. Tydzień albo dwa odpocząłem sobie i już kurde na pełnych obrotach lecę. Chociaż bardziej to bym powiedział tydzień, że odpocząłem sobie. A może 5 dni, nie wiem, coś takiego. Już na pełnych obrotach lecę i lecę, zaciągam hiece, jak to się mówi. Dobra, bierzemy kolejnego Dragonflya. Albo ważkę, chodź tutaj, Dragonflyku. A, musimy go gonić, najgorzej. Czuję teraz vibe Spyro 1. Tak, Spyro 1. I trójki, gdzie to trzeba było tego złodziejaszka jajek gonić. A to kurde, złodziejaszek jeden, kurde. Mam nadzieję, że jego tutaj nie będzie. Chociaż nie pamiętam, czy on będzie. Wiem na pewno, że on wrócił w Spyro Season of Ice. Ale ja nie będę robił Spyro Season of Ice, bo już robiłem na kanale Spyro Season of Ice. Tak więc, jak ktoś jest ciekaw, to niech sobie zobaczy Let's Play z 2018 roku, bo robiłem kiedyś na kanale. Też robiłem streamy ze Spyro Season of Flame. Ale tak to właśnie wygląda. Jakby... No nie, chce mi się kurde nagrywać znowu Season of Flame. Może z tych streamów z 2018 jakieś shoty wrzucę. Jako taką serię, którą kiedyś robiłem. O, i mamy kolejny posążek. Warto zebrać, znaczy bryłę bardziej do tego posągu. A teraz bierzemy co nasze, czyli zabieramy klejnociki. Jestem w ogóle ciekaw, jak wygląda nasz stan na chwilę obecną. No ale fajnie, fajnie. Czuję taki kurde też właśnie vibe takich klimatów orientalnych. Zresztą no nie dziwota, bo w końcu to jest dojo, no nie? Takie fajne kurde orientalne klimaty. Ohoho. Fajnie, fajnie. Tak wybrać się do takiego miejsca, pomedytować. Świetna sprawa. O, znowu mamy jakiegoś smoka, który się będzie mądrzył. Spyro-san, I'm sorry the dojo is in such a state for your visit. It's usually a haven of tranquility. It is here that dragonflies grow up and train to be dragon companions. Protecting young dragonflies is a dragon sensei's highest calling, you know. And Spyro, your efforts will result in much reward. Ohio Jackie Chan, ja jestem Spyro-san, jak to ująłeś. I chciałbym ci powiedzieć, że fajny z ciebie równy gość. No, więc też dodatkowo, jak widzicie, te smoki mają swoją fabułę w tym poziomie. Mianowicie, zostały nam 3 smoki do uwolnienia z bycia zamrożonymi, bycia posągiem. I oni nam będą odblokowywać właśnie przejścia między sekcjami, co jest osobiście bardzo fajne i szczerze coś takiego... Bardzo szanuję. Bardzo szanuję, nie szkaluję. Wręcz bym powiedział. Wręcz bym podkreślił, że ja nie szkaluję, a tylko szanuję. O, co my tu mamy? Co? Zadanie poboczne chyba. Co nie? Oj, zadanie poboczne, a raczej zadanie Sparksa, bo tu widzę, że Sparks się wyświetla. Raczej obok nas jest, więc jestem ciekaw, co tutaj teraz będzie. Zobaczymy to. Lecimy sobie, lecimy. Niech się klejnoty podliczają. Co to jest za zadanie tutaj? To jest bardzo dobre pytanie. Bee 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 b
Aha, czyli mamy Speedwaya. O kurde, ale oryginalne. Ale oryginalny content. To wcale nie jest tak, że Speedwaye były w Spyro 1, Spyro 2 i Spyro 3. Nie no, nie no, co wy gadacie za głupoty. O, i to są ci. Widzicie, to są ci ze Spyro 2. O kurde, ale fajnie, że oni tu wrócili. No, ale jak widzicie teraz, to mamy taką zmianę, że nie mamy żadnego zadania pobocznego, tylko w samym poziomie mamy Speedway. Okej, spoko. Ciekawa ta zmiana, nie będę tego ukrywał. Oczywiście standardowo robimy sobie 3 wyzwania, albo 2, czyli mamy Time Attack i wyścig chyba. Ewentualnie jeszcze jakieś poboczne zadanie. O, mamy Rhinoki jeszcze, które trzeba zrzucić z tych paralotni. W tle te góry też bardzo ładnie wyglądają. Szkoda, że ten Spyro, kurde, Enter Dragonfly naprawdę okazał się takim, no trochę krapem. Przez wzgląd na to, że jest, no są problemy z framerate'em i innymi tego typu rzeczami. Bo uważam, że to naprawdę mogła być dobra gra. Tak nieironicznie. Mogła być to dobra gra. Co tu jeszcze mamy do zrobienia? Bo się trochę zakręciłem. Chyba te lampi... Tak, to mamy. Trzeba będzie zapalić tam w środku. Mam nadzieję, że zdążę. Trzeba będzie zapalić, dokładnie tak. Nie! Co ty robisz? Ja chciałem tak wlecieć fajnie. No co to miało być? No co jest? Yes! Mamy wszystko! Super! Czy chcę powtórzyć? Wezmę powtórz, bo nie wiem, czy czasem Hunter gdzieś się tu nie będzie czaił. A myślę, że on będzie gdzieś tutaj miał swoje jeszcze zadanie i będzie miał swoje 5 minut. Więc eksplorujmy to i owo. Teraz tak powiem szczerze, z głowy to wszystko robię. Więc tutaj mogę się oczywiście pomylić, ale mam wrażenie, że on gdzieś tutaj się czai, ten kurde skurczybyk. A jednak nie mogłem go nigdzie znaleźć, więc podejrzewam, że go nigdzie nie było. Więc niepotrzebnie dawałem restart. No, chcę teraz wyścig. Hey, it's Rashomon. Baby,
No to lecimy z Coxem. A, standardowy wyścig, no co tu mogę dużo mówić? Co tu mogę dużo mówić? To już widzieliśmy, to już było. Serio, ogarnijcie się, no nawet te gwiazdki są, no... Kurde. To są te boostery całe. No zobaczcie na to. No to już było w Spyro trójce. Ja pierdziule, dobra. No dodali to już, niech będzie, no ale... No jednak wiecie, lepiej byłoby, gdyby coś oryginalnego było, a cały czas mamy powtórkę z rozrywki. Więc w międzyczasie, kiedy lecę sobie przez te pierścienie, to sobie pogadajmy na jakieś poboczne tematy, bo myślę, że nie ma tutaj co szczępić ryja na tym poziomie. Wydaje się, że to wyzwanie, ten Speedway nie jest taki zły, przynajmniej odnoszę takie wrażenie. A wiadomo, że opinię mogę zawsze zmienić. Swoją drogą już drugie okrążenie. Nice. Też dzisiaj jestem po robocie, jutro idę ostatni dzień w tym tygodniu i weekend zaczynam, więc super. Jutro na popołudniówkę od 15 do 21. Oh yeah. I dlaczego nadal jestem trzeci? A, bo dobra. Bo tam chyba jest dwójka i jedynka. Co jest? Już trzecie okrążenie? Kiedy to? Ej, przysięgam, ja nawet nie zauważyłem, kiedy weszło trzecie okrążenie. No, jestem drugi teraz. O, jestem pierwszy, super, fajnie. Tam jest meta. Uhu! Szybko na metę. Szybko, Spyro, dasz radę, nie wyprzedzisz mnie, ty kurde, głupi Rajnoku. Chciałem gnorku powiedzieć. Nie, nie mam zamiaru powtarzać. Nara! Nie, dziękuję. Ja podziękuję. Hey, it's Yojimbo! Yojimbo! Nie, wychodzimy sobie stąd. Nara! Znowu ładowanie. I jesteśmy z powrotem. Musiałem zrobić wam cięcie, ponieważ to była ta sama, ten sam ekran ładowania, gdzie Spyro leciał po prostu przez te całe wiry. Więc myślę, że nie chcielibyście tego drugi raz oglądać, więc po prostu wam ułatwiłem trochę i wyciąłem to, co trzeba było wyciąć. W ogóle ile mamy już? 6 tych mamy Dragonflyów zebranych i 7% gry. Ładnie. No pięknie, kurde, pięknie. Powiem szczerze, jestem zadowolony z tego wyniku. Za niedługo będziemy mieli 10 już ich. Tak więc to już jest ładny wynik. I to jest właśnie problem z tą grą. Jak widzicie, tutaj przez chwilę gierka przyspieszyła. Przez chwilę taka, no prawie że 60 FPS-ów nawet bym powiedział. I znowu lecimy standardowo. 15, 20 i tak, kurde, skaczemy. Masakra z tą grą. Dlatego, moi drodzy, jak będziecie zabierali się za deweloperkę, jeżeli chodzi o temat gamingowy, to błagam was, wręcz proszę, jak chcecie już jakąś gierkę zrobić, to dajcie sobie czas na nią. Ja rozumiem, że jest owczy pęd i tak dalej, że trzeba jak najszybciej się wbić w rynek, żeby później nie było przypału. Ale kurde, no serio. To jest straszne, co tutaj ma miejsce.
mogliby naprawdę już, nie wiem, jakoś, no cokolwiek zrobić, żeby poprawić ten framerate. Straszne to jest. No, znowu coś smok ma nam do powiedzenia. Dragon wise beyond your years. May the dragon spirits guide you on your way. To jeszcze dwóch? Lol. O, money bucks. Tego tu brakowało jeszcze. Spyro. In trouble again, I see. What a surprise. Dragons in danger or something like that? Well, you'll have to pay me 200 gems to cross this mighty large chasm to reach any of the other dojos. Although I may be practicing compassion, money still has my soul. Niech mu będzie. Żryj te 200 klejnotów, śmieciu. Thanks, Spyro. These gems are music to my ears and will do wonders as inspiration for my poetry. Look, Spyro, even I know some magic when properly motivated. Money bucks, nawet mnie nie prowokuj. Oj, nawet mnie kurwa nie prowokuj. Bo co ty powiedziałeś? Że ten odgłos klejnotów to jest muzyka dla twoich uszu? Słuchaj, ja mogę zaraz wstać, wejść w monitor, przejść do tego świata smoków i ci przyjebać. To zobaczymy, czy będziesz dalej słyszał dźwięk klejnotów, czy będziesz słyszał już, nie wiem, dzwony bijące w drugim kościele. Na końcu kurwa Chin. Masakra, co za kurde przygłup. Ale on mnie triggeruje nieziemsko. Czyli tak, skoro on mnie triggeruje, no to w tym momencie powinienem pochwalić, że jest to dobrze napisana postać. Jak najbardziej kurwa tak. O, przez chwilę mieliśmy 420. Fajna liczba. Ciekawe, z czym ona się kojarzy. 420. No tam Zoe czeka na nas. No to raczej nie chcemy iść. Chcemy smoka. Uwolnić smoka, ale to już. Good work, Spyro-san. Those riptocks don't seem to be much of a challenge for you. Perhaps you should contemplate a career as a dragon sensei. It could be your density. I mean, your destiny. Now, I will open that gate. That, it appears, is my density. I mean... Aha, to są jednak riptoki. Okej. Czyli ja tutaj trochę babola trzepnąłem, bo powiedziałem, że to są rajnoki, a nie riptoki. Nie! Ale głupota! Ojej! Mogłem trójkąt wcisnąć. Ej, to jest godzina i 7 minut sesji i dopiero pierwsza śmierć? Pierwszy zgon? Ładnie! Ale to już nie było ładne. Kurde, ja coś czułem. Stracę jedno życie i zacznie się lawina. Będę tracił życia po życiu. 5 żyć mi zostało. Nie jest dobrze. Jest tragicznie.